Maciek, wygrywamy mecz z Zagłębiem z Sosnowiec, choć łatwo nie było. Jak ocenisz to spotkanie? To znaczy, może łatwo nie było, ale mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Dużo sytuacji bramkowych, których nie strzeliliśmy, ale te sytuacje są. Wiadomo, nie wszystko wpada, ale trzecia tercja pokazała, że determinacja na strzelenie kolejnych bramek. 4-1, są 3 punkty i to nas cieszy. Czy fakt, że w bramce Zagłębia wystąpił Rafał Radziszewski, którego dobrze znacie, wam utrudnił czy ułatwił zadanie? Ani nie utrudnił, ani nie ułatwił. Po prostu Rafał jest bardzo dobrym bramkarzem, jest bardzo doświadczonym, dobrze broni. Myślę, że wykorzystaliśmy tą wiedzę, na ile go znamy, czyli bardzo długi czas. No i strzeliliśmy mu te 4 bramki, chociaż naprawdę nie było łatwo. Przed nami mecze z mistrzem i wicemistrzem Polski. Czy przygotowywaliście się pod tym kątem przez ostatni tydzień? To znaczy, tak, taktycznie przygotowaliśmy się cały czas do tych meczy, bo teraz mamy maraton, teraz mamy Tychy, Katowice, później mamy Nowy Targ. Także jutro mamy rano trening i na pewno będziemy się skupiać teraz na drużynie tyskiej.